Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Shadow32. To jest kolejny odcinek z Assassin's Creed Brotherhood. Idziemy sobie odebrać pieniążki. Zainwestujemy w sklepik. No już mamy chyba prawie połowę. Prawie. No to gdzie idziemy? Musimy sobie znaleźć jakieś zadanie. Możemy iść pokupywać rzecz. Mamy trochę kasy. Więc chodźmy. Pisajmy sobie tam. Kupimy te takie duże, drogie budowle. Zobaczymy, jak te duże, drogie budowle. Ile będą... Znaczy się, mam nadzieję, że kasy nam starczy. Mamy sporo. Nawet bardzo sporo. Tylko jak się nam teraz dostać? Koniu! Aj! Musimy odwiedzić tego Kowala. A to po drodze. A tutaj coś jest. Okej, pójdziemy drugą stroną. Przez ludzi po schodach. Nie zaczekaj. Do you require medical assistance? Sobie. Such pain as you have, zniknął. I can only make better. A to gnoj. Gdzie to jest? Gdzie jest znaczek oferty kupna? Tutaj. No sporo kosztują te rzeczy. Ale też bardzo dużo zwiększają przychód z Rzymu. Okej, to sobie kupimy. Myślę, że... będzie okej. Zobaczmy, że tutaj nic nie widać ciekawego. Chyba nie. Tutaj dzisiaj na wieżę Bordziów pójdziemy. Mam taką nadzieję. Trochę bardziej podbijamy Rzym. Dzień dobry. Porozmawiamy. No okej. Stać nas na to. Więc naprawiajcie. Akwedukty. Grazie. Come again, please. Tutaj jest. Tutaj jest skarbik. Sobie po niego pójdziemy. A tam dalej pójdziemy po jeszcze inne rzeczy. Skarbik, gdzie on może być? On może być tutaj na górze. Sobie się wdrapmy tutaj na górę. Jakoś. Tędy się chyba nie da. No nie bardzo.
Tam też wejścia żadnego nie widzę. Zobaczymy. Tutaj jest skarb, słyszę. Dobra, chodźmy tędy. Może jakieś wejście po drodze będzie. Tutaj jest jakiś. Tam się raczej nie dostaniemy. No okej. No to tutaj. I jest skarbik. Proszę bardzo. Pójdziemy po następny. I tam pójdziemy do tamtego punktu widokowego, ile będzie dostępny. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że to już wszystko się udostępniło. Okej, tutaj gdzieś jest. Aha. No dobra. Tam gdzieś jakiś złodziej jest, by się przydało go złapać może. Jakiś może mieć fajne rzeczy. Biegnij! No chyba se. Dobra, siadaj. Jak już zabrałeś, to wsiadaj. No. Zielony japis. No może być. Ja, tu jeszcze jest zablokowane to. To słabo. Tak, myślałem, że będzie ten. Gdzie mój koń? Zaraz takiego mam. No dobra. Zobaczmy tutaj, jak to wygląda z naszymi asasynami. No, jeden na misji. Wrażenie, że słyszę ten. Słyszę gdzieś skrzynkę. Dobra, mam nadzieję, że to będzie odblokowane. Bo jak nie, to się obrażę. Łap, no. Serio. Żeby się takiego czegoś nie złapać. Ja, tu też zablokowane. Faksy. No to gdzie? Tutaj pewnie też wszystko poblokowane. Byśmy musieli dalej z fabułą ruszyć. Dobra, chodźmy w takim razie. Po tamte skarby. Przejedziemy koniem. Weźmiemy tamte skarby, pójdziemy do... Jak on miał? Na Wolpę. Do tej jego siedziby. Zobaczymy, czy nam możemy z kimś pogadać. I stamtąd wybierzemy się do... do... Tam jest przed tym ta. Jak to się nazywa? Nie wiem. Te ścieki. Tu można się przejść i... Szybka podróż, o. Szybka podróż. Tu sobie nią pojedziemy gdzieś daleko.
gdzieś tam będziemy. O, flaga. Zadanie. Skarb jeszcze chyba. No proszę. No to weźmiemy ten skarb, weźmiemy flagę. Ona jest tam wysoko. Dobra, tędy się powinniśmy dostać. No i okej. Nic więcej stąd nie widzę. To porozmawiajmy. Ezio, they said you were coming, but I did not believe it. The Cento Occhi have challenged us to a brawl. Little risk for them, since they have greater numbers, but they will not be expecting you. They will arrive soon. Ready yourself. No okej. Oj, pełna synchronizacja. Żaden złodziej nie może zostać ogłuszony. Może być trudno. Au. Weź to lekarstwo. Kurde. Atakuj. A, dobra. Nie chcą atakować. No atakujże. No wreszcie. Tak może być? Oj! Sorry, myślałem, że to zadziała. Szkoda. Fuck. Ale mam pomysł inny, żeby wykonać pełną synchronizację. Jeszcze nie straciliśmy, nie? No. Pięściami niestety. Dobra, jeszcze jedna petarda. Kurde, zawsze biorę te ostrza po petardzie. Kwestia przyzwyczajenia. Okej. Jeszcze tam. I padł. Hoho, udało się. Pięknie. No okej. Idziemy sobie to. Skarb. O. Tędy chyba się nie dostaniemy. O, tam. Nie! Myślałem, że się ten tak doskoczy. Ach, tenencja. To
trafia. Tam. A, muszę się wracać nogą. Postanowił sobie spaść. Okej, musimy koniecznie odwiedzić tego kowala. Dzień dobry. Okej. Barbarian! Idziemy tędy, tutaj jest wejście na tą górę. Nasi asesyni sobie jeszcze nie wrócili chyba z zadań. Się hałas zrobił nagle. Dobra, chodźmy. Chodźmy może jednak górą. Będzie tak trochę bezpieczniej niż tam latać dołem. A nie chcę mi się znowu wchodzić na górę. Bo to męczące. Tak, górą się nie dostaniemy. Nie, dobra, możemy wejść tędy. Takimi tyłami. Też strzał jest dostępny. Okej. Powoli. Spokojnie. O, spreparowana głowa. To się na pewno przyda, bardzo przyda. I znowu miłucha przyszła tutaj kombinować. Tak mi tutaj życie przykrzyć. To co, skaczemy? Hopa! Spadochron. Hihi, jeszcze go nie używaliśmy. Więc pierwszy raz. Teraz to jest przejście. Garnek dekatory. Jakiś tam. Okej. Następny skarb jest niedaleko. Wiecie co? Uwielbiam to. To jest najlepsze. Geniusz. Jednym przyciskiem załatwimy całą armię. Szkoda, że już od trzeciej części z tego zrezygnowali. Fajne to było. Wcale nie mało realistyczne. Owszem, ułatwiało rozgrywkę. No ale było realistyczne, bo kto przeżyje taki też strzał? No nie? Jeszcze skuszników. To już w ogóle. Fajna będzie jedna misja w Reveltions, której nie będzie ograniczenia, będzie można spamić tym przyciskiem. No to wtedy se nastrzelamy. Okej, jest skarb. Skarb. Potem. Idziemy do La Volpe. Spytać się, czy coś nam ciekawego powie. Złodziej! Myślemy na niego asusyna. No błagam cię. Łap go. Chodź tu. Nie spisałeś się. Nie zabijaj go już. No już go nie zabijaj. Zostaw. Zostaw. No i... I po co?
Mówiłem, zostaw. Szkoda, że nie można odesłać Asusa. Powinno tak móc być, że im każemy sobie iść, że się zrezygnowaliśmy. No to nie gramy, bo to nas ograją. Do La Volpe, czy coś. Zobaczymy, jakie tam zadania złodziei są. Dobra, wynajęto grób złodziei. Skoków wiary. Metrów ślizgu na spadochronie. No okej. Coś tam już mamy wykonane. Okej, czyli tutaj nic. No to chodźmy sobie, się teleportujemy naszymi ściekami do nie wiadomo gdzie. Właśnie musimy sobie znaleźć jakieś miejsce. Tutaj pewnie wszystko poblokowane oczywiście. Jakieś zadania poboczne. Gdzie są zadania poboczne? Kontrol, ustawienia. Włączone. Wyłącz. 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 I wyłącz. Zobaczymy. Tu jest jedno zadanie. I to wszystko. I tutaj chyba. A nie, to są koszary. Aha, czyli tylko tutaj zadanie i tutaj zadanie. No to włączamy wszystko z powrotem. Aj. Nie. Ty wy mi tutaj włączcie z powrotem wszystko, bo ja muszę wiedzieć co gdzie jest. Jeszcze tylko to. To szukamy teleportu. Gdzieś tutaj. Jest tu jakiś teleport. Niedaleko. Właśnie w tamte okolice, w które zmierzamy. Forum Rzymskie. W takim razie jest naszym celem podróży. Gromadzą się na krawędziach, z których możesz oddać skok wiary. To już wiemy właściwie. Szkoda, że nie pokazują jakichś rzeczy, których nie wiemy, by to nam bardzo wspomogło. Sprawę. Dobra, tam jest zadanie, ale zobaczmy. Czy nie ma tu jakiegoś sklepiku. W pobliżu nie. Niestety. No dobra. Tutaj mamy szybkie wejście. Winda, tak się to nazywa. Tam są, to wychodzi. Mamy się jak tam dostać. Ora. Spadaj. Au! A to gnojek. Nie ma. Już mnie nie widzisz, już mnie nie znajdziesz. Co?
No i zaraz masz. Geniusze zbrodni. Moi asasyni. O ja. Uwielbiam tych moich rekrutów. Chociaż czasami nie są tak dobrze zgrani jak przed chwilą, ale przed chwilą byli naprawdę efektowni. To im wyszło fajno. Petarda tym, no i wszyscy leżą. No okej, w takim razie idziemy do tych złodziei. Tutaj gdzieś, nie? No. Hello. Ezio Auditore, Berbiana. I have heard stories about your speed. Let us see if you can match mine. Bieganie? No okej. 60 sekund. Tu którędy? Oj. 3, 2, 1. Nie lubię pościgu. Czy się wyścigu. No ja! Ezio! No kurde! Chyba se jaja robisz. Właśnie. Co za... Ja współczuję grającym na konsoli. Nie. Chwila, wejdziemy w górę. Nie. Mamy 30 sekund. Ja chcę zebrać tamtą flagę. A przynajmniej sobie ją zaznaczę. To spróbujemy jeszcze raz. Aha, i tak byśmy zebrali tą flagę. To spoko. No to nie, jeszcze raz. Ale nie, flagę zbieram. Ja to ile tak kombinowałem, a okazało się, że i tak tędy pójdziemy. Błagam. No tak to już jest. To była jedna z moich pochopnych decyzji. Nie każda z nich jest dobra. No dobra, dawaj. A gdzie muzyczka? Zebrali. Gnojki. No teraz to normalnie skaszę. Ale muzyczkę zabrali. Smutno jest bez muzyczki. Okej, tak. Opsaj. Bez muzyczki smutno. 15 sekund, no. Dawaj. Jest, udało się. Ho, jeszcze na koniec taki piękny zjazd.
to do następnego zadania. Ostatniego to już chyba. Które znajduje się... kawał drogi stąd. Gdzie jest teleporter? Tutaj. Okej. A mój koń, chodź tu. O, jakaś nowe miejsce. Okej. Więc tutaj. Aha, zacięło się. No. No już widzę. Musimy się tutaj dostać. Było. Północna kampania. W takim razie. Po drodze wejdziemy sobie do jakiegoś banku oraz do kowala. Tak, musimy sobie zbroję naprawić. Ogólnie do każdego sklepu powinniśmy wejść, bo nam brakuje już rzeczy. Powoli. Ciach. Mam tak ładnie od razu w tłumie. Okay, zobaczmy, czy tu jest jakiś sklep w pobliżu. W pobliżu jest... kowal i krawiec. Banku nie widać. To najwyżej później. No dobrze. Tędy. Miałeś tworzyć spadochron. Spadochron. Młotku. Wciskałem przycisk otwierania spadochron. A ten... A, szkoda gadać. Dobra, mamy tutaj zadanie. Ezio, you must have my brother, Aldo. Those banditi took him. Please, he only picks pockets. He has never harmed anyone. Okej. Okay. Już 2 minuty. O ludzie. No. Tam. Jak tak to ma wyglądać, to trochę problem może być. Dobra, tędy wchodzimy. Dalej. Dalej. Idziemy uratować braciszka. Kurde, daleko jeszcze. Dobra, tam. Biegnijmy. Tak. Restart. No ja. Następnym razem trzeba to rozegrać spokojnie i z rozwagą. Czytuj się. Teraz będę spokojny i rozważny. Przynajmniej trochę bardziej niż ostatnio. Biegnij. Dalej, dalej, dalej. Przyspiesz.
kawał drogi przed nami. Trochę przycina. Tak lepiej. Jeszcze ci dwaj. No, okej. Grazie a Dio! Grazie a Dio! Hura, udało się. Nawet z pełną synchronizacją. To chodźmy w takim razie. Banko, banko i farbo. Tak. Tutaj wszystko jest. Wiecie, co jest bez sensu w tych kartkach? Kto je tutaj zauważy? Ja się pytam. Tutaj krawiec. To jest Sarto. Takie, to nie na razie. Spadochrony. Zapełnimy się nimi. Tak, pa. I tutaj. Tu mamy bank. Banko. Sobie weźmiemy kasę i zainwestujemy. Monety, włada, palownik. Spreparowana głowa, no jeszcze trochę brakuje. Naprawmy zbroję. Tutaj to musimy odblokować. Na to musimy mieć tam specjalne coś. Kusza, nie. Na to nie będę kupował. Inwestycja, już inwestuję w inną rzecz. Przecież kupiłem, naprawiłem zbroję. Dobra, to co to zaraz? Wszystkie zadania mamy wykonane. No to wychodzi. Zadania złodziei. A kurtyzan jakiś? Gdzie był ten dom kurtyzan? Tutaj, nie? Aha, to mamy tam iść teraz właściwie mamy. Aha, jeszcze zlecenia zabójca. Zabójstwa. O nich zapomniałem. No to sobie do nich pójdziemy. W następnym odcinku, co? Tak myślę. Dziękuję wam za oglądanie. Ja jestem Shadow32. To był Assassin's Creed Brotherhood. Zapraszam do następnego odcinka, w którym zajmiemy się tym i tam zadaniami, zleceniami zabójstwa. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.